Dobra. Nagrywam sobie jeszcze jeden odcinek, to będzie odcinek 10 i potem robię sobie auta od tego dzisiaj. Dobra, 5 godzin będziemy mieli po tym odcinku spędzonych na Archolos. I wiecie, co mnie najbardziej dziwi? Że nie ma tu kretoszczurów nigdzie. Jak ja mam stworzyć ten miecz? Sobie wpadłem na fajny pomysł, stworzę sobie miecz, będzie fajnie, mam schemat, ale nie ma mięs, nie ma w ogóle kretoszczurów tutaj. Dlaczego? To jest dziwne jakieś. Dobra, wiemy, gdzie jest wieża sygnałowa, okej. Okay. Tam na dole są kretoszczury. Kretoszczury. Ścierbo jadę. Na Archolos po prostu dowieść trzeba kretoszczurów. I tak nazwę ten odcinek, bo jestem naprawdę już trochę zdenerwowany tym wszystkim, że kretoszczura tutaj się nie da znaleźć. Next level. Pamiętam w Gothicu 3 to było tak, że jak bijałeś poziom, to zdobywałeś HP. Tak? Było? Chyba? Było. Czy w jakiejś innej grze? Były na pewno gry, w których tak było. Już może nie w Gothicu 3. Nie, chyba to mnie. Nie pamiętam już. Nie pamiętam. Tędy idzie się w stronę. Obozu Drwali. O, patrzcie, co tu się dzieje. Jakiś bandit. Bandit. Doigrałeś się. Kiepski szeroki miecz. I okazuje się... Nie, no nie wiem, zakładam tego. Zwłoki. List adresowany do przyjaciela. Rozerwę cię na kawałki. Ten ma zardzewiały miecz. To powinno być 30 obrażeń, 30 siły, tak? Spotkam jeszcze kogoś? Nóż. Obrażenia sieczne 25. Ale zręczności za mało. Kiepski, szeroki... Aj, zardzewiały, słaby jest. Drugi tom mogę mieć. Przyjacielu, gdy będziesz podążał tym szlakiem, szczególnie na siebie uważaj. Nie kupcy twierdzą, że ich wozy zostały zniszczone przez jakieś ożywione kamienie, a przynajmniej tak na to mówię. Zakładam, że sieją takie plotki tylko po to, by mieli więcej klientów dla siebie. Ale gdyby jednak była to prawda, to pamiętaj, że do obozu Drwali możesz dostać się idąc przez rzekę. Przed łukiem skalnym weź do wody i po chwili brudzenia będziesz w obozie węglarzy. Skręć w lewo i wzdłuż jeziora i zaraz zauważysz las, w którym pracują. Zapomniałem ci o tym powiedzieć, więc zostawiam ten list i pamiętaj, pilnuj amuletek, oko w głowie. Lutnia, złota trochę, wezmę. Tutaj wartość złota jest dużo większa jak na
na w Gothic 2 normalnym. Srebrna skrzynka, mogę to otworzyć? Amulet ze srebrnej skrzynki. Na ścieżce do węglarzy. Założyłem go na razie. No ciekawe. Kamienny golem. No z nim nie dam rady. Potrzebowałbym obucha jakiegoś, jak już. Rzeczny Mirt. To chyba było przy gońcach leśnych w Gothiku Trójce. Zębacz. Chyba nie przejdę. Nie przejdę. Nie ma opcji. Tam są zębacza. Nie przejdę. No niestety, poległem teraz. No chodźcie. No nie, no muszę coś zjeść. Nie dam rady z takim życiem. W Gothiku 1 jesteśmy sobie przy starym obozie. Biegamy wokół starego obozu i znajdujemy w koniec końców jaskinię, gdzie jest zamartwy Nek. Są tam krytoszczury. W Gothiku 2. Gdzie w Gothiku 2 było najszybciej krotoszczury? Ciek, wyleciało mi z głowy. Prażone owady. Zróżnicowana dieta. Ej, spoko. Spoko, warto jeść różne rzeczy. Dwie sztuki złota. A tam co? Winiarze, tak? Tam obstawiam, że winiarze są. No w takich miejscach to ja raczej nie powinienem spotkać krytoszczurów. Spadł. Ale tu myślę, że kurwa, tu zaczes prędzej spotkam. To jest jakiś amulet. Ciekawe miejsce. P-
Pierścień żelaznych kości. Obuchy. Są jakieś potwory. Uciekamy stąd. Dobra, idziemy stąd. Nici po kretoszczurach. Dwa, znaleźć kretoszczura to jest wyzwanie naprawdę bardzo duże. Dołujące to jest. Ciekawe, czy można w tej modyfikacji zbierać przedmioty z tego. O kurwa. Żółwie. Taka dosyć mielizna tutaj. Dobra. Czy tutaj coś znajdę? Już przemierzyłem naprawdę bardzo duże połacie terenu. Ale żadnych, kurwa, kretoszczurów. Czemu ścierwojady żyją w symbiozie z wilkami? To nie jest standardowe. Standardowy widok. O właśnie. Jedno powinno kąsać drugie. Zawsze tak było w Gotiku. To wygląda, jakby one się zrespiły dopiero. Niczego tu nie znajdę. Leśna bestia. No dobra. Kiedy ja miecz zmienię? To już mnie dobija. Jaszczury. Wolne bestie. Leśne bestie jakieś. Ordesty polne. Ej, co tu się dzieje? To jest ta winiarnia cała. Wygląda na trochę opuszczoną. Masz dla ciebie. Podróż z gildią kupiecką. To jakiś baner. Potrzebujesz dostać się do wioski Sirbach, a może chcesz dowiedzieć przyjaciela na winnicy. Gildia kupiecka Raxus jest tutaj, będzie ci w tym pomóc. Zrób na opłatę, dostaniesz się, tylko potrzebujesz. Oferujemy podróż obozem do wyselekcjonowanych miejsc. Kopalnia w gildii kupieckiej, obóz węglarzy, farma Bermara, winnica Rity, winnica Valerino, wioska Silbach, kopalnia królewska. Na co czekasz? Siadaj i pusty drogę. Ej, ty! 10 sztuk złota. Co możesz mi powiedzieć o Archolos? Archolos to wspaniała wyspa, stolica i prawdziwa perła wschodniego archipelagu. Słynie przede wszystkim z wina. Ale są tutaj też surowce naturalne i rozwinięta infrastruktura.
Nic więc dziwnego, że jest to tak ważny region dla królestwa pogrążonego w wojnie. Znaczną część kampanii Robara finansuje się z tutejszych pieniędzy. Oho. No to nieźle. Czyja to winnica? A i ładnie tu. Rity. Kim jesteś? Zwykle to obcy przedstawiają się pierwsi, ale zrobię dla ciebie wyjątek. Mam na imię Rita i nadzoruję pracą tej winnicy. Okej. Znalazłaby się jakaś praca na twojej winnicy? Tak szczerze, to mam już dość robotników do opłacenia. Raczej nie potrzebuję pomocy. Raczej? Widzisz, od jakiegoś czasu mam problemy z ochroniarzem, którego wynajęłam do pilnowania upraw. Facet trochę się pokręcił, popilnował i nie powiem, dobrze się spisywał. Ale teraz gdzieś zniknął. Nie wiem, gdzie może być, ale widziałam, jak szedł w kierunku jaskini. Jak miał na imię? No, cholera wie. Nie spisuję z ludźmi kontraktów. Po twarzy ich kojarzę. Ale chyba na N. I było krótko. Nek. Byłem ciekaw, jakie wino tu produkujesz. Wbrew temu, co pewnie słyszałeś, najlepsze na wyspie. A jeśli pytasz o typ, to zgodnie z nową recepturą wytwarzamy wina z domieszką miodu i cytrusów. Dzięki temu są słodkie, lekkie i doskonale orzeźwiają po ciężkim dniu pracy. Dobrze się sprzedają? Moi klienci są zadowoleni z tej drobnej zmiany, a to najważniejsze. Większość ludzi jednak nie lubi zmian i wybiera cierpkie trunki Holdwiga z winnicy na północy. Ja wolę cierpkie. Nie da się ukryć, że wino, które produkuje, jest niezłe, a jego uprawy i możliwości finansowe ogromne. Ale od czasu konfliktu Holdwiga z jego młodszym bratem, Czerwone Valerio podrożało i straciło swój dawny prestiż. Nie żebym narzekała. Na tej przepychance o stołek mogę tylko zyskać. Coś wygląda mi jak Wiedźmin. Wiedźmin 3. Krew i wino. Dodatek, tam też byli. Czemu Holdwig zawdzięcza swój sukces? Sukces? Nie rozśmieszaj mnie, chłopcze. Kto normalny podnosi ceny, gdy brakuje rynków zbytu, a szlaki handlowe w zasadzie nie istnieją? Może po prostu zawęża klientelę. Gdzie tam? Holdwig to prosty chłop. Nie ma pojęcia o interesach. Prawda jest taka, że wszystko zawdzięcza swojemu ojcu, a w drugiej kolejności gubernatorowi. Co wiesz o tym konflikcie? Podobno poszło o spadek po nestorze rodu, Valerio. Przed śmiercią przepisał winnicę na swojego młodszego syna, Andreasa. Prawo spadku nie przeszkodziło jednak Holdwigowi w wypędzeniu brata i zagarnięciu całego Od tamtej pory synowie Valerio pozostają skłóceni, a władze bacznie obserwują, komu ostatecznie przypadnie winnica. Dziwię się, że mają tyle cierpliwości i jeszcze sami nie przejęli jej siłą. Poczęstujesz mnie swoim winem? Jasne, ale tylko odrobiną. Za resztę będziesz już musiał zapłacić jak każdy inny klient. Oto mój sztandarowy produkt. Dziedzictwo Arrazola. Lekkie, orzeźwiające i na kieszeń każdego. Spróbuj sobie. W takim razie twoje zdrowie. I jak smakuje? Nutka owoców faktycznie jest dość wyraźna, ale czuję też jakby ocet. Ocet? Niemożliwe. Pewnie wcześniej piłeś albo jadłeś coś, co pomieszało ci smaki. Może... Pokaż. Proszę bardzo. Taniej wtedy wychodzi. Przepis jabłka w cieście. Dobra. Tak. Mogę też swoje sprzedać. Sporo dałem za to wszystko.
Rączka szkielecika. Rozumiem. To już poznałem. Kompot z jagód. Rozumiem. Chyba kupiłem niepotrzebny jeden. Rozumiem. 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 Podoba mi się kwestia Rozumiem. Gotowania akurat. Rozumiem. 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 Był taki jeden modzik i tam była wioska i potem można było dostać się do miasta, gdzie był wątek z wujem i ta modyfikacja mi właśnie tak wygląda. A potem trzeba było gdzieś tam się udać. I też była winnica, więc no to mi strasznie wygląda właśnie jak taki modzik tak na razie. Ja zawsze mam wrażenie, że ten modzik będzie strasznie minimalistyczny. Ale chyba tak nie będzie. Naila. Hej, kim jesteś? Nazywam się Naila i mam pełne ręce roboty. Co tu robisz sama w tych ciemnościach? Próbuję zliczyć te wszystkie butelki wina, ale nigdy nie mogę się ich doliczyć, bo za każdym razem coś lub ktoś mi w tym przeszkadza. Chrząszcza. Jak tak dalej pójdzie, spędzę tu całą wieczność. Nie narzekaj, mogłaś skończyć w o wiele gorszym miejscu. Masz trochę racji, ale co mi z tego, że jestem otoczona butelkami, skoro nie wolno mi spróbować nawet łyka tego wina? Szefowa nie pozwala? Niebawem szykuje się kolejna dostawa, a Rita nie uznaje żadnych niedopatrzeń ani opóźnień. Mówiąc o opóźnieniach, lepiej będzie, jeśli zaraz wrócę do pracy. Surowa. Potrzebujesz jakiejś pomocy? Byłabym wdzięczna, gdybyś załatwił mi jakąś pochodnię. Mam. Co prawda jest jeszcze jasno, ale czuję, że trochę tu zabawię, a w ciemnicy za cholerę nie doliczę się tych butelek. Nie mam przy sobie pochodni, ale może to wystarczy. Magia? Ja nie wiedziałam, że bawisz się w takie cuda. Masz do tego jakąś instrukcję? Wystarczy, że przeczytasz tekst na zwoju, a potem spojrzysz na górę. Ale że mam go przeczytać na głos? Możesz przeczytać go w myślach. No dobra, zaraz spróbujemy. Cholera! To naprawdę działa! Swoją drogą, jeśli tak bardzo lubisz pomagać innym, zapytaj, jak czasem wychodzi z niej rasowa służbistka. Ale z reguły dobrze płaci, to najważniejsze. No i fajnie. Pomogłem. Super. Jestem na winnicy. A kretu szczurów nawet nie widziałem. Mam Proszę bardzo. Mąkę chciałem kupić, tak? Ona nie ma takich rzeczy. Hej. Przygotuj posiłek. Tu mogę stworzyć parę. Ale fajnie, to widzę, że będę mógł sobie HP dodawać jakby. Jeśli będę jadł zróżnicowane rzeczy. Tego warto uczyć się, tego gotowania. Mam sto... O, patrzcie jak mi waliło.
Dobra. 25 minut już nagrywamy. Jeszcze mogę z 8 minut ponagrywać. I zakończymy na tym odcinek. Jaszczury. Zbieg. Doigrałeś się! Prosty nóż. Podejrzany tasak. Miki. Okej. Pazury, skrzydła, skóra. Aha. Mógłbym wbić sobie taką siłę, żeby móc to podnieść? Chyba mógłbym. I wtedy bym się nie musiał bawić z tymi krytoszczurami, których prawdopodobnie w ogóle nie znajdę. Także no, mamy pewien element zaczepienia. Znaczy potrzebuję tak, 10 siły. Ewentualnie jeszcze jeden poziom bić. To już może być gorzej. Trzeba gdzieś iść tu spać. Dobra. Tam jest pełno polnych bestii. No, ewentualnie jakiś drugi pierścień mogę sobie kupić. To też jest jakieś wyjście. Albo wbić tam jeszcze jeden poziom. Dobra, ja będę kończył zaraz. W sumie to już. Dobra. Niestety nie znalazłem krytoszczurów. Unlucky.